Hej, no witam wszystkich w nowym roku. Mam nadzieję, że już zdążyliście odchorować swoje. Wracamy i wracamy od razu z autorką, która w ogóle myślałem, że na samym początku jest autorem. Wracamy z Robin Hobb. Ja dlatego sobie zrobiłem taką przerwę, bo po pierwszej części przygód o skrytobójcy, o bastardzie, nie czułem też takiej potrzeby za bardzo kontynuowania tego cyklu, bo wiecie, no nie miałem czegoś takiego, że zapomnę o czymś albo coś wydaje mi się ważne i im szybciej to zacznę, tym będzie lepiej. Nie, nie, tak nie miałem, więc idzie to, jest. Więc stąd ta długa przerwa. I wam też tak, znaczy nie tyle radzę, ile wam tylko, was tylko informuję, że naprawdę ta przerwa między tomami, jeżeli byście się zdecydowali, nie wiem w jaki sposób, na jakiej zasadzie czytacie tego typu serię, ale akurat w Uczniu Skrytobójcy w niczym to nie przeszkadza, uwierzcie mi na słowo. Tak jak między pierwszym a drugim tomem, na pewno taka przerwa duża nic nie znaczyła, tak myślę między drugim a trzecim już im większa przerwa, tym troszeczkę gorzej, ale o tym zaraz powiemy. Druga część, jeśli chodzi o tą najbardziej znaną sagę, tak naprawdę trylogię o skrytobójcy, królewski skrytobójca. Ja nie wiem do końca czemu Robin Hobb uparła się tak bardzo, że skrytobójca, że bastard jest skrytobójcą. Tam jest okej, okay, parę razy pojawia się takie określenie jak skrytobójca, ale czy to jest najważniejsza kwestia? Czy tam jest tego skrytobójcy na tyle dużo, by móc naprawdę wyróżniać to słowo na tle całej książki? I czy tam naprawdę tej akcji skrytobójczej jest po prostu na tyle dużo, żeby w ogóle móc tak to wszystko nazywać? To bym się już troszeczkę kłócił i nie czuję tego. Po prostu nie czuję tego, żeby faktycznie bastard był tym skrytobójcą. Wydaje mi się to troszeczkę bardziej takim fetyszem, taką troszkę chęcią na siłę tego, żeby ten bastard tym skrytobójcą był, a nie żeby nim faktycznie był. No ale dobra, dość już jakby tutaj tych szczegółów, tych pierdół. Przejdźmy do sedna sprawy. Królewski skrytobójca to jest troszeczkę inna książka niż pierwsza część. Dlatego, bo niż Uczeń Skrytobójcy, bo okej, okay, zaczyna się i w sumie przez cały czas trwa bardzo podobnie, w sensie nie do końca wiemy o czym czytamy, w sensie tak jak wam powiedziałem przy recenzji Ucznia Skrytobójcy, że ta książka jest o bastardzie, o jego przygodach, o jego różnych, wiecie, takich kwestiach, które on musi po prostu odgadnąć, jakichś takich no po prostu wydarzeniach z jego życia i to bardzo by się dobrze na serial nadawało, bo tam naprawdę tak naprawdę nie ma nic, co by jakoś w jakiś sposób przewodziło tą fabułą i tutaj w zasadzie też tak nie jest. Okej, okay. Możemy wyróżnić trzy podstawowe właśnie te prowadzenia fabuły, wątki, które tą fabułę de facto prowadzą. Okej, okay, wydaje mi się, że w pierwszej części Skrytobójcy nie mogliśmy tego zrobić, tu już możemy to zrobić. I są to po pierwsze, jest to jego, bastarda, miłość do Sikorki. Miłość, niemiłość, a uczucie i tak naprawdę wszystko to, co z nim związane. I to jest bardzo fajny wątek, ponieważ pokazuje to bardzo ludzką miłość, pokazuje to również masę nieprzychylności związanych z tym uczuciem, z którym na pewno każdy z nas niejednokrotnie się spotykał. I powiem szczerze, że jest to chyba mój ulubiony wątek. Właśnie wątek z Sikorką należy do chyba mojego ulubionego, ponieważ jest bardzo dobrze opisany, jest przede wszystkim opisany w bardzo ludzki sposób i autorka bardzo dobrze do tego wszystkiego podchodzi. Nie jest to taki wątek miłosny, że oho, wiecie, kwiatuszki, cipuszki i tak dalej, tylko jest to wszystko naprawdę bardzo rzetelnie ujęte i bohaterowie jednak mimo wszystko muszą stawiać czoło wielu nieprzychylnościom i naprawdę chcemy im kibicować, pomimo tego, że to kibicowanie nie za wiele daje, chcemy im kibicować. Naprawdę bardzo dobrze opisany wątek i to jest numer jeden. Numer dwa to są czerwone okręty, to są te wszystkie plagi, takie rzeczy związane troszeczkę z wojną i tak dalej. Wydaje mi się, że a propos tego, to tutaj Robin Hobb
z tego wątku akurat mogłaby zrezygnować. Oczywiście tam się pojawiają jakieś kwestie związane właśnie z walkami, z tymi rabunkami i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest to absolutnie wątek, który jest. Dobrze, że jest, ale gdyby go nie było, to myślę, że nikt by na tym absolutnie nie stracił. No i trzeci wątek, to wątek tak naprawdę, który łączy w sobie wszystkie naraz, również te mniejsze, o których nie będę mówić, a tak naprawdę nie łączy żadnego, czyli summa summarum wątek, który sami sobie musicie opracować. Ja go zinterpretowałem w sposób następujący. Walka o koronę, walka o władzę w Królestwach Sześciu Księstw, który jest wątkiem, wydaje się, najważniejszym w tym wszystkim, ale ja go zinterpretowałem tak, a nie inaczej. Natomiast tu jest faktycznie ten wyjątek. To jest ta podstawowa różnica, która dzieli królewskiego skrytobójcy od ucznia skrytobójcy, ponieważ tutaj faktycznie to wszystko, cała ta akcja, chociaż absolutnie się tego nie spodziewamy, żeby ona prowadziła do jakiegoś finału, to faktycznie do jakiegoś finału prowadzi. I to jest, wydaje mi się, bardzo fajnie tutaj ujęte. Cała ta, wiecie, całe to życie płynące w tych bohaterach, ta taka ludzkość, ja bardzo lubię, gdy bohaterowie, nawet bogowie i inne tego typu istoty są po prostu ludzkie. Możemy ich dotknąć, możemy poczuć, możemy troszeczkę wejść w ich skórę i to jest bardzo fajne. To jest naprawdę niesamowite uczucie, kiedy mamy okazję coś takiego zrobić z bohaterem. Czujemy się, jakby był on obok nas, ja tak naprawdę jakbyśmy my byli w tym świecie, albo oni byliby w świecie naszym. I tutaj Robin Hobb bardzo dobrze to robi. Ten trzeci wątek, czyli właśnie te różne rzeczy związane z przejmowaniem władzy i tak dalej, i tak dalej. Również ze zrozumieniem, tak, z tą magią w świecie Robin Hobb również to wszystko bardzo dobrze się autorce udaje i wydaje mi się, że to jest takim faktycznie motywem przewodnim. Ale jestem pewien, że wszystkie trzy wątki, o których ja teraz powiedziałem, wrócą w kolejnej części. I tak jak wspomniałem na samym początku, nie chcę wam oczywiście niczego spoilerować, bo tutaj tak naprawdę wszelkie skracanie fabuły trochę się mija z celem, bo co ja miałbym wam powiedzieć. Natomiast uwierzcie mi, że trzecia część będzie już nawiązywać do drugiej części. Będzie już nawiązywać do drugiej części i dlatego właśnie, pomimo fakt, że trzecią część właśnie teraz tam na nią patrzę, jest jeszcze grubsza niż druga. Myślę, że takie połączenie drugiej z trzecią. Myślę, że ona będzie zdecydowanie częścią najciekawszą, która rozwikła nam wiele różnych problemów związanych z całą fabułą, która działa się przez poprzednie dwa tomy. No i tak jak już powiedziałem, będzie nawiązywać do tego, co widzieliśmy, co czytaliśmy wcześniej, więc dla tych, którym przeszkadzało, ja powiem szczerze, przyznam się, trochę należałem do tej grupy ludzi, tym, którym przeszkadzało to, że tak naprawdę ta cała akcja skrytobójcy, akcja prowadzona przez Robin Hobb dla Bastarda i tudzież innych bohaterów i książki prowadzi tak naprawdę donikąd, opowiada pewne historie z bardzo przyziemnego punktu, ale przez to bardzo, bardzo dobrego punktu. I ona prowadzi donikąd. Są to tak naprawdę opisy, to tak jakbyśmy opisywali każdy dzień w tygodniu, każdego z nas. Wstajemy, idziemy do pracy lub na uczelnię, wypijemy kawę, herbatę, wracamy, jemy obiad, czytamy książkę i masturbujemy się do Pornhuba. I tak każdym razem wyglądałoby to tak samo, to też byśmy byli znudzeni. I tu w jakiś sposób właśnie tak jest. Oczywiście nie ten cały, każdy dzień nie wygląda tak samo, ale mimo wszystko, czy to do czegoś prowadzi? No nie. Czy w drugiej części się to zmienia? No tak. I więc wydaje mi się, powiem szczerze, że naprawdę po tej drugiej części kompletnie zmieniło mi się postrzeganie Robin Hobb. Okej, jest to fantastyka, to ktoś tam nazwał ją fantastyką obyczajową. Propsy za tą nazwę, bo chyba sam lepiej bym tego nie wymyślił. Jest to właśnie taka fantastyka obyczajowa. Ona nie ma na celu nas, wiecie, jakoś prawić w wir bitewny, opowiadać niestworzone historie odnośnie, nie wiem, bogów, magicznych artefaktów, niezwykłych przygód, potężnych mocy i Bóg wie jeszcze czego, tylko jest to taka fantastyka bardzo przyziemna, która tak naprawdę
Gdyby nie to, że są tam elementy magiczne, głównie te związki, prawda, bastarda z wilkami i w ogóle czytanie sobie w myślach choćby z księciem Szczerym, ten ciągły kontakt myślowy właśnie poprzez magię zwaną rozumieniem i kilka innych takich kwestii, no choćby związanych z samą mapą, z samym światem, to tak naprawdę ciężko byłoby to nazwać w ogóle fantastyką. Myślę, że gdybyśmy tych bohaterów umieścili troszeczkę na innej płaszczyźnie, troszeczkę na innej platformie i nazwali ich Tomek, Maurycy i ktoś tam jeszcze, wydaje mi się, że to przestałaby być fantastyka i tutaj tych elementów fantastycznych jest bardzo mało, więc myślę, że jest to, między innymi dlatego jest to książka do polecenia absolutnie każdemu. Jeżeli ktoś się wzbrania przed fantastyką, a jednocześnie chciałby spróbować, myślę, że to jest dobry początek, ponieważ jest to taka fantastyka mało fantastyczna, posiadająca jej elementy, a jednocześnie w ogóle jeśli chodzi o kategorię literatura, już wychodząc z kategorii fantastyki, jeśli chodzi o kategorię literatura, to jest po prostu bardzo dobra książka. Więc co mogę jeszcze dodać, co mogę ująć? Zdecydowanie jestem ciekaw tego, jak się skończy ta historia. Jestem ciekaw, jak wyjdzie trzeci tom. Nie wiem do końca, oczywiście, jak się domyślacie, jak to u mnie wyjdzie, jeśli chodzi o czytanie Wyprawy Skrytobójcy. Z samej nazwy wynika, że na pewno będzie dosyć ciekawie. Jeszcze raz podkreślam, nie wiem dlaczego Skrytobójca, bo nie widziałem, nie obiło mi się za bardzo o uszy ani o oczy to pojęcie, ta funkcja i tak dalej, ale tak najwyraźniej chciała autorka, już nic z tym tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Oczywiście możemy się w jakiś sposób domyślać tych zakończeń, ponieważ jest cała masa kontynuacji odnośnie Błazna, odnośnie i Bastarda i Błazna, więc myślę, że samo zakończenie historii nie będzie dla nas niczym zaskakującym, ale wydaje mi się, że tutaj to tak jakbyśmy troszeczkę oglądali ten serial. Wiemy mniej więcej, co się wydarzy. Wiemy, że finał nie będzie może jakimś bardzo zaskakującym wydarzeniem, ale mimo wszystko bardzo chcemy obejrzeć każdy kolejny odcinek, który doprowadzi nas do finału. Słuchajcie, ja Wam życzę wszystkiego dobrego przede wszystkim w nowym roku. Dużo szczęścia, zdrowia, otaczajcie się ludźmi wartościowymi. Nie ufajcie ludziom za bardzo, bądźcie sobą i róbcie to, co lubicie. Czytajcie książki, uprawiajcie sport, słuchajcie muzyki, róbcie to, co was jakoś przytrzymuje, pociąga te wasze sznurki i powoduje, że idziecie coraz dalej w tym swoim życiu. Ode mnie to na tyle. Na razie.